Przede wszystkim chciałem podziękować, pogratulować koledze. Masz dobry zespół, młody i wygrałeś się zasłużenie. Dziękuję Ci za spotkanie, pokazałeś, że jak chłopaki powinni grać, młodzież walczyć o swój sukces na boisku. Naprawdę. To ja mam stosunkowo tyle do niego do powiedzenia, do kolegi tutaj. Co do meczu, no przegraliśmy zasłużenie. Stworzyliście więcej sytuacji. My poza młodym juniorem, 16-letnim, który oddał 2-3 strzały, to nie stworzyliśmy nic. Przyjechaliśmy w 11 na mecz. Nie po raz pierwszy już, panowie. Zostaliśmy wykartkowani przez sędziów w poprzednich spotkaniach. Trochę kontuzji. No i kisimy się swoim tutaj dołku, jak jesteśmy sami, tylko jesteśmy 11 ludzi, jedziemy na mecze. Któryś raz z kolei już. Także ciężko jest powalczyć z drużyną, która ma i obiekt, i ludzi, i zdolną młodzież. Dzisiaj nie pojechało mi 5 ludzi na mecz. We wtorek nie miałem 8. I tak klecę, ten zespół klecę z dnia na dzień. Wreszcie już ciężko coś powiedzieć, załamuje się, w ręce załamuje i nie ma pomocy znikąd. Co do meczu jeszcze, no ładne warunki dzisiaj były. Nie jak tak jak we wtorek, graliśmy na błocie, na śniegu. Może chłopaki stracili dużo sił tam we wtorek. Graliśmy bardzo dobre spotkanie. Jednak na przeszkodzie nam stanął już nie po raz pierwszy pan z gwizdkiem, który nie uznał nam praktycznie ewidentnego rzutu karnego przy stanie 1-0. Co mogę więcej powiedzieć? Szkoda trochę tych chłopaków, którzy chodzą, bo oddają serce. Oddają serce temu klubowi. Oddają serce niektórzy działacze. Pozostali, no nie do końca tutaj, jak na takie małe miasteczko jak Gorlice, stać nas na jakąś wyższą tutaj jakąś grę. Myślę, że czwarta liga to dla nas by była szczyt marzeń w tej chwili. Bez sponsorów, bez nich, bez pomocy z zewnątrz, bez nikogo, panowie tutaj. Co jeszcze? Piłka, widzicie jak wygląda w tej chwili. No jest coraz gorzej. U was też są problemy, w niektórych klubach też problemy są. A tu największe problemy się wydaje, to jak nie tylko pieniądze są, ale to, że młodzież ma inne zajęcia i jeszcze druga sprawa, wychodzimy na mecz i przyjeżdżają panowie, to już będę musiał troszkę taki, za bardzo pójdę w inną stronę, że nie tylko na boisku zostawiają punkty, to znaczy panowie z gwizdkiem, którzy sędziują mecze, są niedouczeni, może nie wszyscy, ale większość ludzi, muszę to powiedzieć, bo to mnie boli, dość byłem zawieszony za nic praktycznie przez tych panów, którzy dzisiaj sędziowali. 3 tygodnie temu w sobotę wielkanocną, gdzie panowie popełniali błąd po błędzie i zostaliśmy wykartkowani praktycznie za nic. Dzisiaj też kolega, mój asystent grający, dostał piłkę, trafił, dostał kartkę żółtą i też mi wyleciał. Panowie, jest to przykre, że takie panowie sędziują nam. Panu trenerze to się tak na pewno zdarzyło. Nie będę tutaj może tylko jednostronny, ale rozmawiam tutaj z ludźmi, którzy są z nami, tutaj pracują w innych klubach. To samo się dzieje, panowie. Apelowałbym, zwróćcie na to uwagę, że polska piłka to zaczyna się właśnie od właściwego sędziowania. Bo panowie, będzie tak może za tydzień, za dwa, może za rok, za dwa lata, że nie. Panowie sędziowie będą, ale nie będą mieć komu sędziować. Panowie, nie będą komu mieć sędziować. Po prostu swoimi błędnymi decyzjami na boisku i nawet poza boiskiem dojdzie do tego, że drużyny będą tak jak my dzisiaj praktycznie zdekompletowane. Ja mam na tyle. Dziękuję. Krzyśku, gratulacje zwycięstwa. Czy byłeś zadowolony z postawy zawodników? Znaczy ja powiem w ten sposób, że no przykro coś takiego słyszeć, że taki klub jak Glinik Gorlice gdzieś tam się boryka aż z tak wielkimi problemami, ale ja chcę też przypomnieć naszą sytuację. I mam nadzieję, że tak jak my pójdziecie w nasze ślady, że zbierze się grupa, no można powiedzieć wariatów, że z niczego zrobią coś. My budujemy tą drużynę w dalszym ciągu. To jest dopiero 9 miesiąc naszej pracy i ja mogę powiedzieć w ten sposób, że jeżeli chodzi o mecz,
Oczywiście zwycięzców się nie sądzi i tak powinno być, ale mam takie odczucie i też taką świadomość, że graliśmy dzisiaj wielkiej piłki. Powiem więcej może, że mi się bardziej podobał nasz mecz z Sandecją przegrany 1-4 niż dzisiejszy, ale tak jak mówię, no może chłopcy też chcieli gdzieś po prostu wygrać, odbić się, bo po 5 meczach bardzo dobrych gdzieś przyszła taka zadyszka, 2 mecze bez zwycięstwa, teraz wróciliśmy znowu do wygrywania, ważne, że na 0 z tyłu, było bardzo dużo sytuacji, ale bardzo dużo błędów było i nad tym powinniśmy się skoncentrować. A czy jestem zadowolony z chłopaków? Na pewno zawsze jestem zadowolony i jestem dumny z tego, jak oni walczą, jak podchodzą. To są młodzi chłopcy. Zaznaczam to na każdej konferencji prasowej, w każdym wywiadzie, w każdej rozmowie. To jest praca na lata. Ja to powiedziałem 8 miesięcy temu i uważam to po 8 miesiącach. Będę tak uważał to po roku, po dwóch, że nic się nie rodzi w jeden dzień, w tydzień, w miesiąc. Na wszystko trzeba spokoju, trzeba drużynę wzmocnić, trzeba drużynę, ta drużyna musi okrzepnąć, oni muszą być po prostu na pełną gębą piłkarzami, a na razie mają na to zadatki, dalej pracujemy, także dziękuję chłopakom za walkę, przygotowujemy się do kolejnego meczu i walczymy dalej. Dziękuję. Jakieś pytania są może? Co by to było? To byłaby nonszalancja, to byłoby bardzo dużo strat niewymuszonych, bardzo dużo niedokładności w grze, bardzo dużo takich sytuacji, gdzie możemy stworzyć przewagę, czy po lewej, czy po prawej stronie, a nie robimy tego. To są takie elementy, nad którymi pracujemy w treningu i praktycznie przez cały tydzień to robiliśmy, a dzisiaj tego nie było, czyli te boki jeszcze powinny lepiej chodzić. Szybciej powinna być piłka w grze. Ja może wymagam za dużo, może ktoś powie, że Krzysiek, spokojnie, to jest piąta liga, no, czwarta w nazwie, piąty szczebel rozgrywek, ale ja wymagam od nich tak, jakbym wymagał od pierwszego czy ekstraklasowego piłkarza, także jest bardzo dużo rzeczy do poprawy i mam nadzieję, że chłopaki mają też taką świadomość i dalej będziemy pracować nad tym, a mam nadzieję, że budowa drużyny będzie w dalszym ciągu przebiegać z takim impetem i ludźmi związanymi z klubem, którzy naprawdę nie będą się zachwycać tym, że my wygrywamy jakieś tam mecze, tylko będziemy chcieli iść cały czas do przodu, bo piłkarze i ja na pewno tak chcemy. No zabrakło zimnej krwi. Ja to zrzucam na kart tego, że to są młodzi właśnie chłopcy i chyba to jest taka rzecz, która właśnie decyduje, że gdzieś tam w sytuacjach podbramkowych oni tracą głowę, ale tak jak mówię, proszę mi uwierzyć, że oni bardzo ciężko pracują, my nie skończyliśmy jeszcze sezonu, na rozliczenia przyjdzie czas, ale już można powiedzieć jedno, że zrobili ogromny postęp odnośnie tego, co było w sierpniu, we wrześniu i w tamtej rundzie, ale wszyscy mamy chociażby właśnie tak jak Pan powiedział, te sytuacje podbramkowe, to jest jeden z elementów, które musimy poprawić i na pewno będziemy nad tym pracować. Nie, Karol ma taką, to nie jest żaden ani uraz mięśniowy, ani nic się nie dzieje ze stawami, czyli kolanem, kostką. Karol po prostu został trafiony 2 razy bardzo mocno w to samo miejsce, no i gdzieś tam odczuwał bardzo duży dyskomfort. Myślę, że od jutra już wejdzie w trening taki normalny i w następnym meczu będzie brany pod uwagę. No w tej chwili trudno być takim, no, żeby nie wierzyć. Każdy wierzy jeszcze do końca, zostało parę meczy, no ale sytuacja jest coraz gorsza już tutaj u nas. Teraz jedziemy do Sandecji, wiadomo, gramy w niedzielę, przyjedziemy, będą grać praktycznie rezerwami pierwszej ligi. Ciężko będzie, także
No dojdzie mi dwóch zawodników po kartkach, może któryś po kontuzji dojdzie, ale to trudno powiedzieć jest. U nas, panowie, odeszło 11 ludzi przed sezonem. W trakcie sezonu parę kontuzji. Szary Marcin, kapitan zespołu, nie grał i obrońca prawy nie grali. Praktycznie od pierwszego meczu nie grali do pierwszego meczu w rundzie rewanżowej. Także ludzi skąd wziąć więcej? Nie ma. W przerwie między sezonem odeszło im 5 ludzi. 4 poszło do A-klasy grać, po prostu dostali propozycję pracy. Jeden poszedł, chłopak 16 i dostali Rzeszów i tam gra. Nie przyszedł nikt praktycznie do mnie. Ja mam tworzyć zespół praktycznie z niczego, od nowa. Nie zdarzyło mi się, żebym grał tym samym składem w dwóch meczach. Nie zdarzyło mi się jeszcze. W każdym meczu jest inny skład, a sklecić, sam trener wie, ludzi na prędko do gry, to jest bardzo ciężko. Nie mówię o zgraniu zespołu, to jest niemożliwe. Tak jak pan mówi, to trzeba lata pracować, 2-3 lata, żeby zespół grał w piłkę. A tutaj, panowie, co mecz to jest inny skład, inne ustawienie, kto inny broni w bramce, kto przyjdzie albo nie przyjdzie, bo chłopaki studiują też. Teraz mają matury, też nie ma dwóch młodzieżowców. Dzisiaj skrajni pomocnicy grali, panowie, z kontuzją, bo oni chodzili po boisku, nie grali. Ale musieli grać, bo nie miałem ludzi na podmiankę. Także jest ciężko, jest ciężka sytuacja.